Jaka jest najlepsza broń w The Forest? Dużo osób pomyśli, że katana jest najlepsza, ale to nieprawda, katana zadaje tylko 6 obrażeń, dla porównania zwykła siekiera z samolotu zadaje ich aż 9. Może nowoczesny łuk jest najlepszy? Też nie. Zadaje 22 obrażenia, chyba że traficie prosto w głowę. Dla porównania zwykła włócznia rzucając zadaje aż 40 obrażeń. To może pistolet skałkowy będzie najlepszy? W końcu, żeby go zdobyć, trzeba zbierać części rozrzucone po całej wyspie. I co ciekawe, on też nie jest najlepszy, bo zadaje 50 obrażeń, ale jego przeładowanie trwa bardzo długo, a amunicja jest ograniczona. Dobra, wystarczy tego przedłużania. Najlepszą bronią jest kusza, zadaje najwięcej, bo 55 obrażeń od uderzenia, ma szybsze przeładowanie od pistoletu i zabija mutanty w zaledwie 4 uderzenia. Polub film i subskrybuj po więcej.